w mroku historii. Kościół katolicki przez całe stulecia czynił wiele, aby skutecznie zatuszować wszelkie grzeszne występki średniowiecznych papieży. Czasami się to udawało, czasami nie. Ich pontyfikaty cechowały się bujnym życiem erotycznym, pychą, nepotyzmem, sprzedażą stanowisk kościelnych, rządzą bogactwa lub krwawą walką o władzę. Lista papieskich występków wydawała się nie mieć końca. Zanim nastał słynny okres hańbiących rządów Rodrigo Borgi, czyli papieża Aleksandra VI, jego średniowieczni poprzednicy wcale nie byli lepsi. Diabły w Watykanie. Część pierwsza. Octavian ze Spoleto urodził się prawdopodobnie około 937 roku. Był owocem związku przyrodniego rodzeństwa z arystokratycznego rodu hrabiów Tusculum, Alberyka II, samozwańczego księcia Rzymu i Aldy. Ich wspólną matką była Marozja, kobieta, która w okresie pornokracji posiadała w Rzymie niemal nieograniczoną władzę i możliwość wpływania na decyzje urzędujących papieży. Czasy pornokracji przypadły na wiek X. Historycy nazywają ten okres czarnym stuleciem. Całym papiestwem zaczęły wtedy rządzić wpływowe kobiety. Jako że same nie mogły pełnić żadnych funkcji w kościelnych strukturach, wykorzystywały swoje wdzięki, aby skutecznie manipulować kolejnymi papieżami. Marozja, będąc papieską konkubiną, uprawiała własną politykę. Miała również wielki wpływ nie tylko na wybór kolejnych papieży, ale również na ich późniejsze nagłe zgony. Alberyk II wymusił na swoim synu przyjęcie święceń kapłańskich. W wieku 16 lat Octavian został duchownym. Nie chciał tego. Dużo bardziej podobało mu się życie, jakie prowadził do tej pory. Jako wyuzdany biseksualista gromadził wokół siebie zarówno rozpustnych młodzieńców, jak i frywolne dziewczęta. Nie zważał na status społeczny swoich licznych kochanków i kochanek. A to bardzo przeszkadzało Alberykowi, który miał wobec syna bardzo konkretne plany. W ich realizacji pomogła mu Marozja. Tuż przed śmiercią jej syna Alberyka, kobieta zmusiła papieża Agapita II do złożenia pewnej obietnicy. Zgodnie z nią, następną głową kościoła miał zostać jej wnuk Octavian. Było to jawnym pogwałceniem dekretu Symmachusa z roku 499, który stwierdzał, że za życia obecnego papieża nie można dokonać wyboru jego następcy. Jednak w X wieku nikt się tym dekretem za bardzo nie przejmował. 16 grudnia 955 roku obietnica została spełniona. 18-letni Octavian ze Spoleto został następcą świętego Piotra, przejmując imię Jan XII. Sprawowanie najważniejszego urzędu w kościele nie zmieniło jednak jego zamiłowań do rozpustnego życia. Wręcz przeciwnie. Cały Rzym aż huczał od plotek na temat jego rozwiązłości. Mówiono o nim, że jako papież wynalazł grzechy, których do tej pory nie znano. Mnisi z wielu klasztorów dniami i nocami modlili się o jego szybką śmierć. Zarzuty, które stawiano Janowi XII, były bardzo poważne. I to nawet jak na okres pornokracji, który przecież ze skromnością i celibatem niewiele miał wspólnego. Nowy papież ofiary składane przez pielgrzymów przeznaczał głównie na hazard. Gdy popadł w długi, do ich spłaty wykorzystał kosztowności z papieskiego skarbca. Otaczał się licznymi kochankami. Ich płeć nie miała dla niego większego znaczenia. Chętnie rozdawał im złote kielichy, pochodzące z bazyliki świętego Piotra. Będący jego siedzibą Pałac Laterański zamienił w dom publiczny, w którym często dochodziło do homoseksualnych orgii. Jan XII szokował duchowieństwo nie tylko swoim wyuzdaniem, ale i specyficznymi żartami. Pewnego razu, aby zrobić na złość swoim przeciwnikom, wyświęcił na biskupa 10-letniego chłopca. Cała ceremonia odbyła się w stajni.
Rzymianie skarżyli się, że przez papieskie ekscesy znacznie zmalała liczba pielgrzymów. Zwłaszcza wśród kobiet, które z obawy przed rozwiązłością i niepohamowaną rządzą papieża przestały odwiedzać święte miejsca. Kronikarz Benedykt z Sokraty zapisał: nieszczęsne niewiasty przestały przybywać do Rzymu. Bały się, że padną ofiarą rządzy papieża Jana, jako że lubował się on w posiadaniu wielkiej kolekcji podległych mu dam. Każdy, kto próbował wyjaśnić papieżowi, że ten prowadzi się niewłaściwie, zostawał natychmiast kastrowany i ekskomunikowany. Nawet Otton I, który w roku 962 właśnie przez Jana XII został koronowany na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, popadł w konflikt z papieżem. W wysłanym liście oskarżył go o liczne występki przeciwko Bogu. Popełnienie kazirodztwa z dwoma siostrami. Przemienienie świętego pałacu w dom publiczny. Lubieżne stosunki z kochanką własnego ojca oraz wieloma wdowami. Związek z własną siostrzenicą. Gwałcenie młodych mniszek. Granie w kości i wzywanie diabła, by ten pomógł mu wygrać. Nadanie chłopcu godności biskupiej w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Wyłupienie oczu własnemu spowiednikowi. Publiczny udział w polowaniach. Noszenie broni oraz ranienie nią niewinnych osób. Podpalanie domów swoich przeciwników. Zabójstwa, świętokradztwo, krzywoprzysięstwo oraz wzywanie różnych demonów. Lista papieskich grzechów zdawała się nie mieć końca. Cesarz Otton osobiście udał się do Rzymu, aby wezwać Jana XII do złożenia wyjaśnień. Papież nie miał jednak zamiaru bezczynnie czekać na jego przyjazd. Natychmiast wysłał do Ottona dwa listy. W jednym napisał, że wszystkie oskarżenia wymyślili biskupi. W drugim ogłosił ekskomunikę cesarza. Dzień przed przybyciem Ottona do Lateranu papież uciekł. 4 grudnia 963 roku cesarz zwołał sąd, który uznał Jana XII winnym popełnienia zarzucanych mu grzechów. Papież został usunięty z urzędu i wypędzony z Rzymu. Dodatkowo Otton zażądał, aby jego następcą został kapłan niesplamiony żadnym grzechem. Jednak pośpiesznie zwołany synod nie znalazł takiego kandydata. Wkrótce Jana XII zastąpił Leon VIII. Gdy 2 miesiące później Otton wyjechał, Jan wrócił do Rzymu z armią swoich wiernych towarzyszy. Siłą zmusił Leona VIII do ucieczki. Ponownie obwołał się papieżem, a na swoich przeciwnikach dokonał srogiej zemsty. Biczowanie, obcinanie nosów, genitaliów, rąk i nóg oraz wyrywanie języka stały się ulubionymi torturami pałającego rządzą zemsty Jana. Okrutne represje zostały przerwane w kwietniu 964 roku, kiedy do Rzymu powrócił zaniepokojony całą sytuacją Otton I. Jan uciekł do Kampanii. Zmarł miesiąc później, 14 maja 964 roku. Oficjalnym powodem śmierci miał być atak serca. Jednak już wkrótce pojawiło się mnóstwo plotek na temat prawdziwej przyczyny zgonu byłego papieża. Jedni mówili, że zmarł na udar mózgu podczas miłosnych igraszek z dwoma młodymi chłopcami. Inna wersja głosiła, że został on zamordowany przez zazdrosnego męża jednej ze swoich kochanek, który przyłapał parę na gorącym uczynku. Mężczyzna miał ugodzić uciekającego Jana sztyletem i zostawić na pewną śmierć w górach. Po 3 dniach samotnego konania były papież zmarł. W chwili śmierci miał zaledwie 24 lata. Po wypędzeniu Jana XII rzymscy przywódcy przyrzekli wierność cesarzowi Ottonowi I. Obiecali również, że już nigdy więcej nie wzniosą powstania przeciwko żadnemu z papieży. Gdy jednak następcą Leona VIII został Jan XIII, złamali przysięgę. Ich żołnierze ponownie chwycili za broń. Okazało się bowiem, że nowy papież niewiele się różnił od swojego niesławnego imiennika. Jan Teofilaktes z Narni, urodzony około roku 920 w Rzymie, był synem biskupa Jana Episkopusa i Teodory II młodszej.
Jego rodzice, podobnie jak w przypadku Jana XII, byli przyrodnim rodzeństwem. Dorastał na dworze papieskim, gdzie pełnił funkcję bibliotekarza i był w doskonałych stosunkach z cesarzem Ottonem. Dzięki temu najpierw został biskupem Narni, a 1 października 965 roku papieżem Janem XIII. Nie spodobało się to Rzymianom, którzy 2 miesiące później wzniecili powstanie i uwięzili nowego papieża. Jan zdołał jednak uciec, po czym zbiegł do Kampanii. O ratunek poprosił swojego przyjaciela, Ottona I. Cesarz natychmiast wysłał mu z pomocą swoją armię, która w listopadzie 967 roku pod eskortą odprowadziła papieża do Rzymu. Niedługo później pojawił się tam również Otton. Po swoim przybyciu w bezlitosny sposób zemścił się na spiskowcach, którzy złamali złożoną mu wcześniej przysięgę posłuszeństwa. Wszystkich przywódców zamieszanych w uwięzienie Jana XIII pojmano, wydubano im oczy i powieszono. Pomysłodawcę spisku przekazano w ręce papieża. Ten kazał go powiesić nago, za włosy, na posągu Marka Aureliusza. To jednak nie wszystko. Aby bardziej upokorzyć prefekta, do jego odbytu wsadzono dzwonek, a do głowy przymocowano pawie pióra. Potem obwieziono mężczyznę ulicami Rzymu. Papież był tak rozbawiony całym widowiskiem, że darował oskarżonemu życie. Ostatecznie prefekta wygnano gdzieś w Alpy. Po rozprawieniu się z opozycją, Jan XIII rozpoczął w Rzymie despotyczne rządy i bardzo dbał o jak najlepsze stosunki z Ottonem I, który wiele razy przymykał oko na niecne występki swojego ulubieńca. W zamian 25 grudnia 967 roku papież koronował syna cesarza, Ottona II, na współcesarza, a kilka lat później udzielił mu ślubu z księżniczką bizantyjską, Teofano. Jako papież Jan XIII okazał się godnym następcą Jana XII. Szybko zyskał opinię wielkiego cudzołożnika. W Pałacu Laterańskim utrzymywał specjalny harem, złożony wyłącznie z dziewic. Za specjalną opłatą dzielił się nimi z biskupami. Rzym aż huczał od plotek, że Jan uwiódł najpierw konkubinę swojego ojca, a potem własną siostrzenicę. Pojawiły się również głosy, że sypiał z własną siostrą. W swoich komnatach żył jak prawdziwy książę. Spał na jedwabnych poduszkach. Jadał wyłącznie ze złotych naczyń. Puchary, z których pił wino, musiały być inkrustowane najdroższymi klejnotami. Każdej uczcie obowiązkowo towarzyszyły nagie kobiety, które swoimi tańcami umilały papieżowi posiłek. Uwielbiał polowania i grę w kości, na którą przeznaczał ogromne sumy pochodzące z papieskiego skarbca. Nie tylko grzeszne upodobania łączyły go z poprzednikiem, Janem XII. Nawet jego śmierć miała nastąpić w podobnych okolicznościach. 6 września 972 roku Jan XIII zmarł podczas upojnej nocy z pewną młodą mężatką. I to nie miłosne igraszki zabiły papieża, ale rozwścieczony mąż, który przyłapał parę cudzołożników na gorącym uczynku. O ile w średniowieczu dla osoby wpływowej zostanie papieżem nie stanowiło większego problemu, to bycie nim kilka razy, nawet dla ówczesnych hierarchów kościoła, było czymś niewyobrażalnym. Był jednak człowiek, który papieżem został aż 3-krotnie. I to nie posiadając nawet kapłańskich święceń. Tą osobą był urodzony około 1012 roku Teofilato di Tusculo. Jego ojciec, Alberyk III, był bratem dwóch innych papieży, Benedykta VIII i Jana XIX. Nic zatem dziwnego, że zapragnął, aby także jego syn zasiadł na papieskim tronie. Teofilato, jako osoba zupełnie świecka, nie miał jednak najmniejszych szans zostania głową kościoła. Dla Alberyka III nie stanowiło to żadnego problemu. Wymarzone stanowisko dla swojego syna po prostu kupił. Pierwszy raz Teofilato został papieżem 21 października 1032 roku. Jako Benedykt IX niemal od pierwszych chwil zaczął wzbudzać odrazę wśród mieszkańców Rzymu. Co prawda, trudno było oczekiwać od osoby świeckiej życia w zgodzie z Biblią, jednak cierpliwość wiernych też miała swoje granice.
Jego rozrzutność i fakt bycia biseksualistą można było jeszcze zaakceptować. Wszak wielu papieży przed nim grzeszyło w podobny sposób. Jednak gdy tylko w Rzymie pojawiły się plotki mówiące, że nowy papież uprawia seks ze zwierzętami, a pod osłoną nocy lubuje się w licznych morderstwach i torturach obywateli rzymskich, w mieście zawrzało. Późniejszy papież Wiktor III pisał otwarcie. Benedykt IX popełniał czyny nie do opisania. Siłą panował nad Rzymem, miastem bezprawia, a życie, jakie prowadził, rozwiązłe było niczym życie paszy. Gwałty i morderstwa, których dokonał jako papież, były tak podłe i wstrętne, że nawet teraz przechodzą mnie ciarki, gdy tylko o nich pomyślę. Wielu biskupów z najbliższego otoczenia Benedykta IX nazwało okres jego rządów szczytem moralnego upodlenia. Osoby, które miały odwagę krytykować czyny papieża, bardzo szybko żegnały się ze światem. W obawie o własne życie, ludzie z najbliższego otoczenia Ojca Świętego albo milczeli, albo pisali anonimowe świadectwa tego, co wyprawiał. Opowiadano o hucznych balach w papieskich komnatach, na których pojawiały się całe rzesze prostytutek. Na specjalne życzenia papieża sprowadzano mu zarówno młodych chłopców, jak i dziewczęta. Benedykt dokonywał na nich brutalnych gwałtów, każąc swojej służbie na to patrzeć. Za nic miał wszelkie świętości. Gardził sprawami boskimi, a o Biblii mówił, że to zbiór największych bzdur, o jakich kiedykolwiek słyszał. Mimo wszystkich tych grzechów, jego pontyfikat trwał aż 12 lat. Cierpliwość Rzymian skończyła się we wrześniu 1044 roku. Wtedy Benedykt został siłą wyprowadzony ze swojego pałacu i wywieziony za mury miasta. Tam postanowiono go zabić. Życie uratowało mu nieoczekiwane zaćmienie słońca. Benedykt IX wykorzystał zdezorientowanie porywaczy niecodziennym zjawiskiem i uciekł. Uciekinier przyjaźnił się z ówczesnym cesarzem rzymskim i królem Niemiec, Henrykiem III. To właśnie on pomógł byłemu papieżowi powrócić na papieski tron. Benedykt IX, wspomagany armią przesłaną przez Henryka, krwawo odbił Lateran. Wygnał swojego następcę, papieża Sylwestra III, po czym zajął jego miejsce. Wściekłość mieszkańców Rzymu była tak wielka, że Benedykt zrezygnował z udziału w procesjach. Jego osobista armia pilnowała, aby żaden wierny nie mógł się do niego zbliżyć. Rodzina Tusculo radziła swojemu papieżowi abdykację w celu uniknięcia linczu. Benedykt nie chciał słyszeć o takim rozwiązaniu. Nie zmienił też swoich upodobań. Wręcz przeciwnie. Bale stały się jeszcze większe, a tortury i morderstwa znacznie częstsze. W tym czasie jedną z jego ulubionych nocnych rozrywek były włamania do prywatnych domów i dewastowanie ich wnętrz. Pewnego dnia papież wpadł na zupełnie nowy pomysł. Zapragnął ożenić się z pewną 15-latką, pochodzącą z dobrego domu. Aby tego dokonać, postanowił wprowadzić zmiany w kościelnych regułach. Domagał się zniesienia celibatu i wprowadzenia prawa, dającego papieżowi możliwość ożenku. Gdy wszystkie próby nie powiodły się, postanowił porzucić swój urząd. Jednak nie za darmo. Zakochany Benedykt szybko znalazł chętnego na papieski tron, gotowego zapłacić 1000 funtów srebra. Wkrótce po tej transakcji, 1 maja 1045 roku, bogaty kupiec został nowym papieżem, Grzegorzem VI. Benedykt wciąż tytułował się papieżem, domagając się od Rzymian oddawania mu należnej czci. A gdy znudziło mu się małżeństwo, postanowił objąć tron Piotrowy po raz trzeci. W tym czasie na Lateranie rządził już kolejny papież, Klemens II. Benedykt nie chciał czekać cierpliwie na swoją kolej i konkurenta postanowił zamordować. Miesiąc po otruciu Klemensa II, 8 listopada 1047 roku, Benedykt ponownie rozgościł się w papieskich komnatach. Jednak nie na długo. Pół roku później ponownie został zmuszony do ucieczki. 11-wieczny biskup i doktor kościoła, Pietro Damiani, był doradcą Klemensa II oraz kilku kolejnych papieży. W roku 1051 napisał Księgę Gomory, w której piętnował niegodziwe seksualne praktyki, jakich miał dopuszczać się podczas swoich rządów Benedykt IX wraz ze swoim dworem.
Praktyki homoseksualne, zoofilia, współżycie z nieletnimi, wzajemna i samotna masturbacja, gwałty oraz seks analny. Tym wszystkim, zdaniem Damianiego, cechował się grzeszny pontyfikat tego papieża. Benedykt IX po swojej abdykacji osiadł w rodzinnym Tusculum. Do końca swoich dni tytułował się głową kościoła. Zmarł 9 stycznia 1056 roku. Mówiono, że przed śmiercią zrozumiał, jak wielkie grzechy popełnił. Podobno został nawet pokutnikiem. Czy tak było faktycznie? Żadne źródła tego nie potwierdzają. Czy zwykły bandyta, żołnierz, najemnik, pirat i bezczelny rozpustnik w jednej osobie może zostać papieżem? W średniowieczu mógł i Baltazar Cossa z takiej okazji chętnie skorzystał. Urodził się w roku 1370, niedaleko Neapolu. Życie żołnierza i pirata szybko przestało mu wystarczać. Uzyskał więc doktorat z prawa, a w Rzymie studiował teologię. Bardzo szybko osiągał kolejne szczeble kariery duchownej. Przed ukończeniem 18 lat był już kanonikiem kapituły katedralnej w Bolonii. W roku 1392 został papieskim szambelanem. Jego stryj, papież Bonifacy IX, 10 lat później mianował go kardynałem. Baltazar szybko dał się poznać jako wielki obżartuch i rozpustnik. Słynął również z bardzo wojowniczego charakteru. Hierarchowie kościelni uważali go bardziej za polityka niż osobę duchowną. Swoją pozycję Cossa wykorzystał do szybkiego wzbogacenia się. Przedstawiciele wszystkich profesji zobowiązani byli do płacenia mu wysokich podatków za świadczenie swoich usług. Najwięcej płacić musiały prostytutki oraz właściciele domów hazardu. Większość podatków przeznaczał na utrzymanie swojego domu w Bolonii. Mieszkało w nim około 200 guwernantek, żon, wdów i zakonnic. Każda z nich zobowiązana była do seksualnej uległości wobec Baltazara. On sam publicznie przyznawał się do uwiedzenia kilkuset mężatek. Rodziny zhańbionych kobiet często groziły kardynałowi śmiercią, na co Cossa odpowiadał brutalnymi represjami wobec mieszkańców Bolonii. Na jego rozkaz każdego dnia skazywano ludzi na śmierć, nawet za najdrobniejsze przewinienia. W czasie jego 9-letnich rządów kardynalskich liczebność mieszkańców Bolonii skurczyła się do rozmiarów niewielkiego miasteczka. Bycie kardynałem szybko mu się jednak znudziło. Zapragnął czegoś więcej. Chciał zasiąść na papieskim tronie. Po śmierci papieża Aleksandra V w roku 1410 głośno mówiło się w Rzymie o niewątpliwym udziale Cossy w otruciu Ojca Świętego. Na konklawę przybył z własną armią najemników, którzy otoczyli zgromadzonych kandydatów na nowego papieża. Nagle, nie czekając na oficjalny werdykt, żołnierze wyciągnęli broń. W tym czasie Cossa ogłosił wszystkim, że to on został nowym papieżem. Nikt nie miał odwagi zaprotestować. Były pirat stał się Janem XXIII. Od pierwszych dni pontyfikatu wykazywał wielki talent administracyjny i zdolność do prowadzenia interesów. Strona duchowa nowego papieża praktycznie nie istniała. Leonardo Aretino, były sekretarz kardynała Cossy, pisał wprost o tym, że Jan XXIII odmawiał pójścia do spowiedzi oraz nie przyjmował sakramentów. Co więcej, papież miał twierdzić, że modlenie się jest stratą czasu. Nie wierzył także w zmartwychwstanie Jezusa. Swoim kardynałom mówił, że nie wierzy w istnienie jakiegokolwiek Boga. Jedna rzecz nie dawała mu w tym czasie spokoju. Oprócz niego urzędowało jeszcze dwóch innych papieży. Benedykt XIII, popierany przez Aragonię, Kastylię i Szkocję, oraz Grzegorz XII, posiadający wsparcie książąt bawarskich i niektórych księstw wchodzących w skład Rzeszy. Taki stan rzeczy nie podobał się Zygmuntowi Luksemburskiemu. Król Węgier i późniejszy cesarz rzymski za wszelką cenę chciał ten problem rozwiązać. W tym celu w roku 1414 zwołano sobór w Konstancji. Mieli się tam wstawić wszyscy trzej papieże. Jan XXIII bał się o swoje stanowisko. Rozumiał też, że tylko pieniądze mogą mu pomóc w pozostaniu na Piotrowym tronie.
i szybko wpadł na pomysł, jak je zdobyć. We wszystkich parafiach ogłosił wyprzedaż odpustów. W krótkim czasie zarobił na nich 1 000 000 dukatów w złocie. Z taką sumą wyruszył na sobór, który okazał się wydarzeniem bardzo doniosłym. Według ówczesnych kronikarzy do Konstancji przybyło ponad 100 tysięcy ludzi. Oprócz najwyższych dostojników kościelnych zjawili się posłańcy reprezentujący blisko 100 królów i książąt. Listę gości uzupełniali liczni baronowie i rycerze. Zapewnieniem niezbędnych usług zajęły się całe rzesze rzemieślników. Nie zabrakło też błaznów, żonglerów, muzykantów oraz oczywiście prostytutek. Samych kobiet gotowych służyć w Konstancji swoim ciałem było ponad 1500. Jan XXIII był pewny swojego zwycięstwa. Na jego korzyść zdawał się przemawiać również fakt, że na soborze nie pojawili się dwaj pozostali papieże. Sprawy przybrały jednak zupełnie inny obrót. Po 4 miesiącach od rozpoczęcia soboru postanowiono, że zostaną ujawnione wszystkie jego niecne występki, a on sam zostanie pozbawiony swojego urzędu. Pojawiły się nawet głosy, że Jan XXIII za swoje grzechy powinien zostać spalony na stosie. Papież nie czekał na dalszy rozwój wypadków. Pod osłoną nocy uciekł z Konstancji w przebraniu żebraka. Po tygodniu został jednak schwytany i przewieziony z powrotem. W maju 1415 roku odczytano listę przewinień Jana XXIII, która zdawała się nie mieć końca. Oskarżono go m.in. o bycie niewiernym, sprowadzanie kardynałów i biskupów na złą drogę, sprawowanie okrutnych rządów w Bolonii, otrucie papieża Aleksandra V, brak wiary w zmartwychwstanie Jezusa i życie wieczne, zaznawanie przyjemności cielesnej ze zwierzętami oraz bycie wcielonym diabłem. Listę grzechów Jana XXIII uzupełniało utrzymywanie świętokradczych stosunków z 300 mniszek, stosunki homoseksualne, kaziroctwo oraz gwałcenie 3 swoich sióstr, uwięzienie własnej rodziny, liczne morderstwa, grabieże i tortury. 2 tygodnie później ogłoszono, że Jan XXIII jako morderca, sodomita, świętokradca i heretyk został pozbawiony tytułu papieża. Ku zaskoczeniu zgromadzonych papież przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Synod uznał jego skruchę i zamiast na stos skazał go na uwięzienie. Jeden z obecnych na synodzie kronikarzy zapisał: zapewne jeszcze nigdy nie wytoczono przeciwko żadnemu namiestnikowi Chrystusa aż 70 najcięższych oskarżeń. Jeszcze przed ostatecznym ogłoszeniem wyroku 16 z tych najbardziej rozpasanych nieprawości odrzucono. I to nie przez wzgląd na papieża, ale dla ogólnej przyzwoitości, aby ludzi tego słuchających bardziej nie gorszyć. Po 3 latach Baltazar Cossa wykupił się jednak z niewoli. W roku 1419 przybył do Florencji, gdzie żył w przepychu, otoczony służbą i młodymi kurtyzanami. Nie pozbawiono go wszystkich stanowisk kościelnych. Do końca swoich dni pozostał kardynałem biskupem Tusculum. Były papież Pirat zmarł 22 grudnia 1419 roku we Florencji i tam też spoczęły jego szczątki. W roku 1958 papieżem został wybrany Włoch Angelo Giuseppe Roncalli, który również przyjął imię Jana XXIII. Decyzja o wyborze takiej numeracji miała na celu ukazanie nieprawowitości pontyfikatu Baltazara Cossy. Tym samym pierwszy Jan XXIII został oficjalnie uznany za antypapieża. Niezależnie od toczącej się przez wieki dyskusji, czy Baltazar Cossa był legalnym papieżem, czy też nie, aż do roku 1904 był on wymieniony w oficjalnym spisie Ojców Świętych. Koniec części pierwszej. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak. W mroku historii.